Dzień dobry, ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Metal Slug Anthology, nasz challenge, naszego challenge'a ciąg dalszy, więc ma synchronizację na początek, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo. Dzisiaj będziemy robić pierwszego Metal Slug'a bez numeracji, czyli Metal Slug X, o którym już wiele razy wspominałem, bo to jest gra mojego dzieciństwa, jedna z gier mojego dzieciństwa. Na PS1, więc zagram sobie single player mode game. Spoko, spoko. Jeszcze jestem zdrowy. Jeszcze. Ale dobra, ładuj się. Tu nie ma... Wait, what? Czekajcie, coś mi się tutaj... Nie zgadza. Jakby przerwał, bo ja pamiętam, że było takie epickie Metal Slug X. A tu nie. New game. No, na PSP mam wszystko dobrze, no. Cóż. O. No i tu jest, no. No co nie wiem, no to jest jakiś błąd. Ale dobra, oczywiście polecimy sobie Fio. Bo to jest moja, wiecie, favorite postać. Jak widzicie, to się prawdopodobnie dzieje w czasie tym... Co? Prawdopodobnie dzieje się to po Metal Slugu, zakładam, bo... Metal Slugu dwójce, rzecz jasna. Bo... Ponieważ tych żołnierzy tu nie było. W dwójce. Oraz kosmici latają, jak widzicie. W tle. Tak od czasu do czasu można ich zauważyć. Więc bądź co bądź, jest tutaj... Ale nie wiem właściwie dlaczego by tak miało być. Noż do jasnej, ciasnej! Mówię wam, jak nie zauważycie jednego z tych, co wrzucają granaty, albo tych, co... mają nóż, to po prostu macie skrzaniony ran. Możecie być najbardziej OP. Tak, i to jest nowy typ broni Enemy Chaser, czyli rakieta, która ściga przeciwników i... coś w tym stylu. Bo są teraz dwa typy rakiet. Jeden, który naprowadza na wrogów, czyli Enemy Chaser właśnie. Teraz Rocket Launcher, czyli wyrzutnia rakiet po naszemu, która po prostu leci od tak. Leci po prostej. Ha. No, ten easter egg nadal tu jest w każdym razie. To jest zabawne nawet. Ile mięsa, no ale po co tak od razu mięsem rzucać? Szczerze wolę to. No po co tak od razu mięsem rzucać? Może to dzieci oglądają, a tutaj mięsem rzucają. O Boże, to było takie suche. Okej, tutaj będzie nowy boss tak ogólnie. Nie będzie taki sam jak z Metal Slug'a dwójeczki. No, szybciej poszło nawet. O, to jest właśnie ten nowy boss. Jak widzicie, on nie jest w ogóle podobny do tamtego. I on się różni, że bardzo mi przypomina... Co ja zrobiłem? Może mi coś powiedzieć, co ja zrobiłem? Bardzo mi on przypomina jednego z bossów z jedynki. Chyba, nie wiem, w misji czwartej albo piątej, coś w tym stylu chyba. Co, jak? Ale lamie. Ale no cóż, no chyba jak lamie to jest zabawniej. Tu nie chodzi o to, żebym zbierał punkty, tylko jak na mnie umiera. Zaraz. Ups. Licz się tylko i wyłącznie dobra zabawa. A wy chyba dobrze się bawicie, jak ja lamie. Jaj, laser gun. Mm.
to już po prostu jesteście wszyscy na przegranej pozycji. Ja się zastanawiam, czy jeżeli kupiłbym wersję na PS Store'a dwójki, to czy za uratowanie tego gościa, który tutaj, wiecie, pełzał, miałbym jakiś... miałbym trofkę jakąś. Jakby było na... był X sportowany na PS3, to ciekawe, czy miałbym... O kurde, nie. To jest najgorsza broń, jaka jest. Nie no, dobra. Lepsza jest od tej... skaczących bani, to ja w ogóle tego nienawidzę. A co jeszcze jakoś ujdzie? Boże, czy na serio czy na serio ominąłem broń, która jest najbardziej OP na nich wszystkich? Tak, na serio ominąłem tą broń. Okej. Serio. Ha. A teraz bym miał 60 albo coś w tym stylu. Gin się. Just die. Myk. To jest zarąbiste, ludzie. No ja po prostu sobie diaksy zbieram. Siup. Myk. No i tyle i widzieli, ludzie, no. To jest po prostu coś. Wyobraźcie sobie, jakie ja mam stresy, kiedy ja przychodzę Metal Slug Advance. Ogólnie nie polecam Metal Slug Advance. Najgorsza gra z całej serii. Nawet 3D jest lepsze. A 3D naprawdę jest złe. Znaczy złe. Nie hejtuję tutaj w żaden sposób 3D. Nawet bardzo lubię 3D, ale... No, bądź co bądź, Sonic Generations to nie jest. No bo Sonic Goes Six. Six. Sześć. Sonic 06, przepraszam, no, ale nie mogę się przyzwyczaić do tego. Wszystkie jest, jak ja z Sonica 06 oglądałem, co były na jakichś angielskich kanałach. Ja się nauczyłem już po prostu mówić Sonic Goes Six. Nie! Założę się, że jeżeli są achievementy, trofki na PS3, oj, z Metal Saga 2, to... Wiesz, kurde, nie wiem, czy w Metal Saga 2 też go atakowało coś. Tu właśnie nie wiem, czy ja przypadkiem sobie czegoś nie wymyśliłem i sobie nie zmyśliłem, że go atakowali. Bo tutaj, jak widzicie, w X się próbują go atakować i gdyby na przykład X był sportowany na... PS3, to ja założę się, że na pewno byłaby trofka za uratowanie jego. Znaczy, założę się, że na pewno byłaby też trofka, której prawdopodobnie nikt nie zrobił, czyli... czyli przejść grę bez śmierci. Rozumiem, że to jest praktycznie niemożliwe. Tylko ci speedrunnerzy już mają takie taktyki, że ja po prostu wymiękam. Ja po prostu im dopiętnie do... nie dosięgam nawet. Szczerze sądzę, że chyba shotgun jest lepszy na nich. O właśnie. Bo... Patrzcie, bo... Flamethrower musi dolecieć do nich, a... Gdy mamy shotguna, to nic nie musi dolatywać, tylko od razu tak myk i leci. Ja serio muszę się dowiedzieć, co ja robiłem, że tak nagle wyskakiwałem z Metal Slug'a. Bo tak, te wszystkie czołgi się nazywają Metal Slug'i. My co, my przez całą grę do nich włazimy, więc w sumie to jest dziwko. Żadnego zdziwienia nie ma. Świetnie. No więc właściwie to już jest nam niepotrzebne. Właściwie skrzeniłem troszkę. Okej. Czy ja mogę stąd jakoś wyskoczyć poza zabiciem się?
No dobra, Heavy Machine Gun, ale dobra. Ja nie mogę. Ja nie mogę, nie. 10 minut, już przeszliśmy dwa poziomy. Dobra, czyli chyba zdążymy. Jej. Mnie teraz zauważyłem, że za tą pomocniczkę z plecakiem to dostajemy 3000 czy tam 30 tysięcy punktów. A tych wszystkich chyba 10 tysięcy. Ale no jak widzicie, praktycznie niczym się to nie różni level designem. Właściwie robię to chyba bardziej z nostalgii niż z jakiejś w ogóle potrzeby robienia Metal Slug'a X. Więc tutaj mi jakoś, wiecie, tak samo jak ktoś mi kiedyś zarzucił, niedawno właściwie, że dlaczego nie robię przecież Metal Slug'a 3, nie 3, tylko nie będę robił Metal Slug'a 3D, a w końcu to jest remake przecież jedynki, tylko że w trójwymiarze. Czemu nie będę robił trójki? Ponieważ długo ona zajmuje, więc to jest według mnie pierwszy błąd. I druga rzecz, po prostu już nawet robię z tego let's play zwykły. Obiecałem, jest na moim facebooku, w liście let's playów, jako jeden z następnych let's playów. Bodajże on będzie po Fezie? Tak, chyba po Fezie, ja tam powiedziałem, że będzie. No i czemu nie robię tego podczas tego, nie, naszego pseudo-maratonu Metal Slug'a? No dlatego, że jest to też dosyć trudna gra, poza tym muszę najpierw ogarnąć PS2, bo z jakiegoś powodu na emulatorze nie mam dźwięków, muszę to ogarnąć jeszcze. Widzicie? Dlatego nie gram na emulatorach, bo zawsze mam jakiś problem. Emulator PS1 nie działa. Emulator... czego tu mam? Emulator PS2 nie działa dźwięk. Mogę się tego domyślać. Ale w ogóle śmieszne, nie wiem czemu, ale właśnie dostajemy 0 punktów jak tu przeskoczymy i zawsze się zastanawiam, czy można więcej punktów zdobyć. Jeżeli ktoś wie, to... O, i to jest właśnie ten boss z pierwszego poziomu. Ja nigdy sobie nie wyobrażałem, żeby ten boss był wcześniej. A tu proszę. Metal Slug 2. Polecam obejrzeć. No i szybko, załatwiony. 3 minuty poziom. Ja to zbieram. A w ogóle zauważyliście, że to był miniboss? O właśnie. To, trapshot. W ogóle nie rozumiem koncepcji tej broni. Ja sądzę, że to po prostu jest broń tylko po to, żeby wnerwiać. To jest taka esencja wnerwienia. Może to jasny, ciasny. Uwielbiam tą serię, ale czasami tak wnerwiają te gry, że wow. Okej, co bierzemy? Następny boss, pamiętam jaki jest, więc biorę... To. Jak to się nazywa? Metal Slug, tylko że latający. Właściwie to jest odpowiednik Metal Slug'a, który lata, o. Myślę. Właśnie najlepiej jest to, jak zbierzemy sobie trochę tych torped. Torpedy to są pod wodą. Rakiet, to po prostu rakiet. Rakiet to bym nazwał. Rakiet, żeby szybko załatwić tam tego bossa. Tego, którego teraz będziemy mieli. I cóż to będzie za boss? Dokładnie ten sam, który był w poprzedniej części. Aha, jeszcze nie. Zrąbałem. Jak nie zauważyliście, to nie włącza się muzyka bossa. Teraz to usłyszałem właściwie. Nie wiem, czy tak wcześniej było, czy po prostu ja na serio mam jakieś dzisiaj błędy. Bo jeżeli to drugie, to na serio mam właśnie jakiś problem. I będę go musiał ogarnąć. Ale nie sądzę, że po prostu ten boss ma taki dziwny błąd, że nie włącza się u niego muzyka. Cholera. Dank.
Jezu, dziewczyno, jak mi ratujesz teraz życie. Może to był idealny timing tej dziewczyny. Znaczy, gdyby nie ona, to bym w ogóle nie stracił tego życia, ale dobra. O kobietom się nie wypomina, no. Ważne, że jest. I panowie, to jest ważna rzecz dla nas. Powinniście to wiedzieć. Boże, sobie plecy, jestem jak jakiś brawo. Jestem jak teraz, nie wiem, jakaś... Jakaś dziennikarka z brawo. Zacznijmy od tego, że brawo nie ma żadnych dziennikarzy. Oh shit. Świetnie. Na 100% teraz sobie poradzę. Właśnie. Dziękuję bardzo. Wow, w ogóle że sobie taki wyćwiczyłem tik z naciskaniem kółka, że ja już po prostu mechanicznie tak naciskam, że już 8 bomb leci w sekundę w mnie samą. A to jest dopiero Mission Free? To trochę mi psuje mi plan. Uwielbiam tą muzykę tutaj. Jak mówię, Metal Slug... Może nie ma rockowych soundtracków. Może to nie jest techno nawet. Może to nie jest nawet jazz, ale po prostu ma świetny soundtrack. Sonic Free Knuckles też nie ma jakiegoś rockowego soundtracka czy coś, a i tak jest świetny. Jej, jestem gruby. Ale ruby. No i... O właśnie. Jak jesteśmy grubi, to nam zmienia to atrybuty broni, co jest nawet fajne. Tylko no... Szkopu jest w tym taki, że jesteśmy troszeczkę wolniejsi. Więc jeżeli ten trapshot miałby się kiedykolwiek gdzieś przydać, to ja tylko go polecam, jeżeli... No dostaniecie ten efekt grubego. W ogóle takie uwaczające, jak mówię, że ktoś jest gruby. Nie żeby było, że jestem gruby, bo ja mam tego ogólnie co nie do wagę. Siup. Czy ja miałem nóż taki kuchenny? Czym się zdaje? Czy to była ta łopatka? Nie łopatka, jak to się nazywa? Jestem kucharzem, dobra? Jedną rzecz, jaką miałem zrobić poza kanapkami, to jest spaghetti. Za kucharza się jakoś nie uważam. O, i to jest nowy typ pomagiera naszego. On będzie atakował wszystko, co się rusza. Polecam go ogólnie na finałową walkę. I on ucieka później, jak zginiemy. Ale kuźwa... Z nim zginąłem po prostu. Nie będę komentował, nie, szkoda moich nerwów w ogóle na to. Serio. Are you fucking seriously? I trochę nam to w ogóle podmacnia nasze bronie. Enemy chaser, no to teraz rozwalę wszystkich. I let them go! Kurde, chciałem skoczyć! Nie no, ludzie, to jest świetna zabawa, tylko no kurde... Jakbym z kimś grał, jakbym na przykład z pomidorem grał, to by ludzie, to takie byśmy tutaj mieli jaja. Prawdopodobnie nigdy byśmy tego nie ukończyli. Nie ukończylibyśmy, ponieważ... No, obydwoje byśmy pewnie tak lamili, że ja nie mogę. Znaczy, ja nie mówię, że pomidor, bo pomidor może nigdy w to nie grał, ale no wiecie. Czasami talent się odkrywa sam. Ale nie trzeba próbować. Wiesz, że zagrałem w Sonica Generations? Proszę bardzo, bez problemu S-ranki w każdych aktach. Bo to już jest ludzie w prawa. Tak ogólnie to jeszcze nigdy nie grałem w Unleashed, więc jak kupiłem Generations, to jeszcze nigdy w Unleashed nie grałem. I przez to nie wiedziałem w ogóle, jaka jest mechanika tego całego boostu. Znaczy nie wiedziałem, po prostu zagrywałem się w demo Generations, ale nadal nie ogarniałem mechaniki boostu. No i cyk, cyk, cyk i pierwsza jest ranka w Green Hill Zone.
Dobra, dobra, dobra. Jeszcze ogarniam. Wow, wow, what the fuck? Kurde. Drop the base. Nie, ja na serio flamethrowera miałem. Dlaczego mnie te wybuchy wybijają do góry? O co chodzi w ogóle? Dobra, czwarta misja za nami. Mamy jeszcze jakieś 10, tudzież, nie wiem, 15 minut na to, żeby pokonać dwa ostatnie. W ogóle tak szybko mi tu mija, ludzie, tak szybko. Jeszcze chyba od jutra zaczynam się zabierać za nagrywanie Shadow the Hedgehog. Ogólnie, więc życzę mi powodzenia. Jakieś dwa odcinki na dzień będę sobie nagrywał. Razem z normalnymi let's playami. I ogólnie jutro chyba dostaniecie Portala albo Spyro. Tak sądzę. Portal albo Spyro, na to bym stawiał. No i tyle właściwie. Z planu na jutrzejszy dzień. Ewentualnie może jeszcze jakiś long play prześlę. Lub coś w tym stylu, ale na to bym nie liczył zbytnio. Nie mam, bo nie mam ochoty przechodzić jakiejś gry dzisiaj na stop. No praktycznie to moje long playe, co polegają na tym, że wchodzę głównie gry na 100 pro, jak się da, ale... No tak właściwie co... Ja nie wiem co właściwie. Nie wiem, po prostu będę dzisiaj na przykład z jakiejkolwiek gry na... całej w każdym razie. Może na 100% nie bym miał, ale... Nie chcę mi się w żaden sposób. Znaczy, no, powiedział gość, który właśnie 100% Metal Slug, znaczy 100%. 100% to bym dosłownie musiał bez śmierci i przenieść wszystkich tam tych uprowadzonych. Oh shit. Wiedziałem. Myk. Tak sobie przypomnę. Aha, dobra, ta łódź podwodna. Spoko. Ło! 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 Ej, to było nie fair! To było nie fair! W ogóle, małe pytanie. Dlaczego ktokolwiek miałby wysyłać jednego żołnierza z walką z całą armią? Jeżeli ktoś mi poda jedyny racjonalny powód, dlaczego jednego żołnierza się wysyła po co, żeby powstrzymać armię, to proszę mi powiedzieć. Proszę mi powiedzieć. Bo ja tego nie rozumiem. Nie oglądałem nigdy Rambo, żeby jakikolwiek mieć na to spojrzenie. Boże, moja ulubiona gra ginie co jak popadnie. Chyba... nie zdziwię się, jeżeli tutaj będę ginął więcej razy niż w dwójce. Bo w dwójce bodajże zginąłem chyba 13 razy. Szczęśliwa trzynastka. Właściwie to u mnie trzynastka to jest szczęśliwą liczbą, a ja... No jak już widzieliście, siódemka albo tam ósemka, to jest moja pechowa liczba. Szczerze, nie ufam autofire'owi w tej grze. Nie ufam autofire'owi w Metal Slugu, tylko wolę spamować kwadratem. Bo wtedy się przynajmniej szkolę na takie spamowanie. Nie wiem, do jakiej gry bym miałby mieć, by być potrzebny ten taki spam poza Metal Slugiem, ale... No jakaś by się na pewno znalazła. Kto szuka, ten znajduje. Jak ten pytań nie zadaje, ten dłużej żyje. Enemy chase, no to peace, kurde mole. Ale jak na razie sobie nagrabiłem dwa odcinki z Minecrafta. I ogólnie patrzę na to dosyć pozytywnie, bym powiedział nawet. Bo... Słuchajbym. Patrzę dosyć na to pozytywnie, bo tak... Tak zauważmy, że tak mniej więcej jedna... chociaż właściwie jeszcze Metal Slug Mission 1, Mission 2, Metal Slug Advance, w którym będę ginął jak popadnie. Bo ja nie umiem po prostu tej gry.
No to w sumie akurat się uzbiera na stówę. A tak ogólnie, jeszcze na temat tego Metal Slug Mission 1 and 2, to ja źle mówiłem, że to na komórki wyszło. I to wyszła inna gra z Metal Slug'a. Była nawet nie robiona przez SNK, tylko po prostu tak os. Zrobiona sobie przez jakiegoś fana. I ogólnie Mission 1 and Mission 2 wyszło na Neo Geo Pocket. Więc jakby ktoś się pytał, to Metal Slug właśnie Mission 1 and 2 będzie moim, właściwie drugim i trzecim let's playem z konsoli Neo Geo. Jakby ktoś się pytał, jaki był pierwszy, to Sonic Pocket Adventure. Dobra, weźmiemy sobie bomby. No czemu byśmy nie mieli? Uff. Dobra, przejdziemy po prostu tą grę. Na szybciora. Też właściwie nie wiem, jak na szybciora można przejść trzecią... ostatnią misję. To było dosyć trudno. Strąbałem. Dobra. Teraz laser, ogólnie teraz jest to... całe... cały podział na laser gun duży i laser gun mały. Jeżeli się nie domyślacie, to laser gun duży zadaje horrendalny damage. To po prostu jest rajno w świecie Metal Slug'a. A jeżeli chodzi o coś innego... Nie! Nie! Ale nie! Ja się nie zgadzam! Ja się nie zgadzam! Nie! Ja nie mogę! Zginąłem praktycznie z Rhino! Większej lamy ode mnie nie ma. Jestem lamą po prostu wśród lam. Z ramieniem jako lama. Czemu? Aha, dobra. Odgłosy wróciły. Nice. Boss się po prostu ładował chyba. Czy coś? Nie jestem pewien. Nie jestem pewien, jak ta gra dokładnie działa. Nie, dziękuję. Pyk. 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 Pamiętam. Hop. Już trochę się grało w tym takim pseudo, nie wiem, nazwę tego, no nazwę to, jakby to nazwać? Coś jak coś jak zbroja Ironmana. O. Mogę z tego jakoś wyskoczyć. No fajnie by chociaż tylko było jak... O! No i pięknie! Prawie się wrąbałem na to pole energii, ale co tam? Udało mi się, to jest najważniejsze. Cleveland. Ja kiedyś muszę po prostu bazę tych imion, tych porwanych... sprawdzić i zobaczyć, że są jakieś... bekowe imiona. Właśnie jak na przykład Cleveland. Fuśko. Dobra, teraz będę miał Invulnerability. Sisy. Boże, co ja właśnie tutaj robię? Co? Nie. Nie, ja już tu... Co? Nie, no dlaczego ja cały czas wpadam tutaj? Nie lubię wody, dobra? A już w grach to już w szczególności. Dziękuję za uwagę. A to jest takie ogólnie najbardziej bekowe pytanie dla ludzi, którzy boją się wody. Jeżeli boisz się wody, to jak się kąpiesz?
No i na serio bardzo często takie pytanie. Osobiście się z nim jeszcze nie spotkałem i dobrze. No i to pytanie polega na tym, że jeżeli boimy się wody, to znaczy, że pewnie boimy się też wody w wannie. Ale nic bardziej mylnego. Jeżeli ktoś się boi wody, to najczęściej boi się wody typu właśnie jezioro, morze, te sprawy, ponieważ jezioro nie boi się, człowiek, który boi się wody, nie boi się wody, którą, że tak powiem, ma sprawdzoną, na przykład nie boi się wody w szklance, na przykład, to już by była paranoja trochę. Chociaż no teoretycznie człowiek nawet może się utopić w łyżeczce wody, więc... Dobra, jolo po prostu. Taktyka na jolo się udała. Dobra, jolo, po prostu jolo. Dzięki. Powiedziałem równo z tym gościem. To coś znaczy. To przeznaczenie. Proszę. Także dziękuję. Nie kocham cię. Zresztą bym miał prawo autorskie. Ups. Co ty robiłeś? Czy ty się sprzymierzałeś z wrogiem? A może oni ci składali... nieważne. Więc prawdopodobnie od przyszłego tygodnia zacznie się Rayman 3. Jak wiecie, bo z Modim i Naną nie wytrzymałem. Prawdopodobnie jeżeli nie zwariuję na starość, to... Właśnie... Przecież już zwariowałem. Ale w tym razie, jeżeli nie zwariuję już doszczętnie, to nie wrócę już do tej gry nigdy. Za dużo nerwów, jak dla mnie. Jestem człowiekiem, bo jestem, który szybko się denerwuje. Jakby pozorem myliły. Naprawdę, niektórzy się zaskakują, jak ja na przykład wybucham. Czasami. No i na serio, ja szybko się denerwuję i to nie powinna być dla was jakaś zbytnia tajemnica, bo kto widzi, to widzi. Powiedz, co mogli zobaczyć na live'ach, tam na serio ujawnia się ta moja bardziej nerwowa strona. A na LSP'ach też często czasami gniew pokazuje, jak coś mi się nie uda. Więc dla tych bardziej uważnych, jesteście super, że jesteście aż tak bardzo uważacie na SP-ach, a w szczególności moich. No serio, uważać na moich SP-ach, to bo nawet samy nie uważam. A tu proszę. Tak to bym się fajnie dowiedział pewnych rzeczy. Flameshot, dzięki Boże, i teraz pewnie zginę. No gin! Jolo. Nie rozumiem w ogóle konceptu tych białych kosmitów. Czy z nim jakiś rasizm, że są, nie wiem, właśnie tacy, nie wiem, szarzy, są jeszcze brązowi i są biali? Ja nie wiem, być jakaś, wiecie, forma jak u nas, że są różne karnacje skóry, to tu też coś musi takiego być? Myk. No bo na przykład oni tak samo giną. A nie wiem, czy w ogóle mają inną taką, wiecie, wydzielinę z środka w ogóle. Jak będę coś takiego powiedzieć. Oni są po prostu tylko upierdliwi. I tyle. Dziękuję za uwagę. Kosmici są upierdliwi. Dziękuję za uwagę. Czytał dla was Pixel. Myk. Oni mają balony! Wow.
Chciałbym mieć taki sterowiec. O, i to jest pierwsza zmiana dotycząca dwójki. Jedyna zmiana właściwie dotycząca finałowego bossa. Teleportacja jak ze Star Treka. Halo? A dobra, myślałem, że mi się mikrofon popsuł. Tak trochę ruszam tym kablem. No i nie wiem, czy mi się odczepił, czy nie. Ale dobra, no ta walka nam powinna już dociągnąć odcinek do 40 minut, tudzież... 45... Nie wiem. W razie coś koło tego. A jestem ciekaw, ile zginąłem właściwie, to znaczy ile kontynuacji, bo na pewno zginąłem milion razy, ale... Czy ja właśnie znalazłem exploit? Nie. Jezu, tak marnuję te bomby. Poza tym ten Out of Fire, o którym już wspominałem, to on tak działa. A ja tak robię. Jest dosyć spora różnica. Może niewykrywalna na filmie, który jest w 30 FPS-ach, ale... Jakbyście to widzieli, to byście widzieli. Jakbyście to widzieli, to byście zauważyli różnicę. I ta różnica jest dosyć diametralna. Fajnie by było, gdyby był jakiś pasek życia tych bossów. O nic więcej nie proszę właściwie. No gin! Dajcie mi tu Metal Slaga i będzie. Wiecie, skorzystam z Auto Fire'a, bo już mnie palec boli. Dobra, myk. Teraz ogólnie ci żołnierze mogliby wkroczyć właściwie i mi pomóc. A nie dopiero podczas tej drugiej fazy, gdzie już będzie statek matka. Bo by było dosyć... No dosyć fajnie. Szybciej by walka... Serio. Szybciej by walka minęła. Dobra. Więc jesteśmy teraz jeszcze tylko pokonać statek matkę. I właściwie to już będzie na tyle z tego odcinka. I wtedy już pozostało nam tylko... 3, 4, 5, 6, 7. Jeszcze tylko 7 gier. Jeżeli nie więcej, bo... nie no, Metal Slug 1, 2, X, 3, 4, 5, 6, 7. Tudzież XX. Metal Slug 1, 2, Advance. To jest 10. Nie. 11. Tak, bo tych głównych to jest 8. Te 3 to są 11. My zrobiliśmy 3. To jeszcze 8. Jak ja policzyłem, że miało być inaczej. Nie wiem. Moglibyście mi już dać tego Metal Slug'a. Dziękuję! Ale po co te przekleństwa od razu? To jest kanał Kid Friendly Commentary. Proszę tutaj bez przekleństw. W grze. Jeśli to ja nie mam jak tu podziałać z tym. Hej, sur. Nawet jeśli zginę, to mam laser gun. A, czy ja nie mogę tak robić, spoko. Nie mogę do góry strzelać. No i pokonany boss! Dobra, to ja już odkładam PSP. Żeby było fajnie. Okej, więc znowu nasz tutaj żołnierz samobójca poświęcił się. Drugi raz. Bo wiecie, on tak naprawdę przeżył. Tylko to, wiecie, CDN. Jezus Maria. Więc tak ludzie, dzięki wam za oglądanie tego odcinka, jeżeli oczywiście oglądaliście, albo za słuchanie, jeżeli słuchaliście.
Mam nadzieję, że wam się podobało. W następnym odcinku już będziemy robić Metal Slug 3, które będzie się strasznie różniło. Oczywiście w dobrym tego słowa znaczeniu mówię. Więc dzięki wam za oglądanie. Na razie i cześć. Pa, pa. Dzisiaj wam oszczędzę napisy końcowe. Pa, pa. I keep on jumping around. Blue Hedgehog Sonic, with incredible speed, I'm moving my feet.